Cześć. 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 Kamil jest. Magda. Bardzo Cię zapraszam na strzyżę. Kamilu, jesteś dość chyba aktywnym człowiekiem na co dzień. Wiąże się to również z tym, czym się normalnie zajmujesz. Poza tym, że jesteś trenerem personalnym, również aktywnie uczestniczysz w sportach walk. Zgadza się. No, na co dzień jestem trenerem personalnym. Zajmuję się prowadzeniem i opieką nad ludźmi aktywnymi fizycznie, ale też jestem aktywnym sportowcem. Tak jak wspomniałaś, zajmuję się walczeniem w formule MMA. Mm-hmm. A jak się przygoda zaczęła z tym sportem? Z MMA konkretnie, tak? Tak. Czy to było wcześniej, że na przykład gdzieś od razu trafiłeś do TFL? Czy właśnie jaka była ścieżka do tej kariery, jeżeli mogę to tak nazwać? Po nic co do kłębka. Powodem raczej było to, że jakieś tam życiowe powody. Byłem, powiedzmy, w takim bardzo młodym wieku zawsze najdrobniejszy, najmniejszy i starsi i więksi lubili mi dokuczać troszeczkę. Mm-hmm. Czyli to już taki bodziec był, tak? Tak, już był taki bodziec, że postanowiłem sobie kiedyś, że nie bardzo będę na to pozwalał. Mm-hmm. No i jakoś też sporty walk mnie zawsze interesowały. Może nie było to od początku MMA, bo czegoś takiego nie znałem i w ogóle w Polsce jeszcze to bardzo nie funkcjonowało. Mhm. Ale jakieś sporty walk mnie zawsze interesowały i zawsze chciałem trenować. Zacząłem od jakiejś tam szkółki bokserskiej. Potem udało się trafić gdzieś do klubu, w którym trochę jiu-jitsu trenowałem, a będąc na studiach tutaj w Białej trafiłem do dobrego klubu MMA i tam zacząłem poznawać ten sport już tak od strony właśnie bardziej zawodniczej, a nie tylko tego, co się słyszało w mediach. A jak wygląda takie przygotowanie do walki? Ponieważ tych walk troszkę już stoczyłeś, masz już na swoim koncie. Jest sporo więcej też doświadczonych zawodników, bardziej doświadczonych ode mnie. Mam gdzieś tam na koncie kilka pojedynków. Przygotowania są dosyć długie, ale bardzo fajne, jeżeli można to tak ująć. Mnie bardzo właśnie w tym sporcie najbardziej to, co największą frajdę mi sprawia, to nie sama walka, tylko właśnie te przygotowania, które do niej toczymy, a tak jak zapytałaś, trwają takie przygotowania mniej więcej 10 do 12 tygodni, czyli ponad 2 miesiące trzeba poświęcić, żeby przygotować się do walki, oczywiście będąc cały czas w jakimś treningu, a nie przychodząc i na kanapę. Tak, z kanapy od razu na salę nie da się wyjść dobrze przygotowanie. No ale chyba jak ty jako miłośnik sportu, to nie jest chyba jakieś wyrzeczenie dla ciebie, prawda? Przed te szykowanie się do walki. Absolutnie. Ja na co dzień nie wyobrażam sobie życia bez sportu, bez aktywności fizycznej, także nawet jak nie mam przygotowań do walki, to jestem cały czas aktywny i przez przynajmniej 5 albo 6 dni w tygodniu można mnie spotkać na sali treningowej. A teraz jak sobie radzisz w okresie tej pandemii? Wszystko jest pozamykane? No jest dużo ciężej. Na szczęście nie wszystko jest pozamykane, bo są miejsca, w których mogą trenować zawodowi sportowcy. Mhm. Oczywiście trzeba spełnić tam szereg norm sanitarnych. Tak, normy jakieś, które są narzucone z góry, no ale jak to się mówi, dla osób chcących nie ma nic trudnego i można jakoś zawsze próbować. Jest dużo ciężej, ale nie ma co też narzekać. Mhm. No a twoja ostatnia walka, podczas której został ogłoszony jednogłośnie remis, tak? Tak, zgadza się. Tak. Nieszczęsny remis. Nieszczęsny remis. To twój jakby taki trochę, znaczy taka twoja pięta achillesowa, która gdzieś tam ciąży i będzie ciebie motywować do ponownego starcia z Kacprem? Myślę, że nie potrzebuję nawet takiego bodźca, żeby być zmotywowanym, a nie będzie mnie motywować ani mocniej rewanż, ani
też może nie nazywałbym tego taką piętą Achillesową, bo... A, to czyli to nie tak, że ciąży gdzieś tam, że a, muszę wygrać, być najlepszy, tylko... No, oczywiście, że nie. To jest sport i no, gdzieś tam pechowa sytuacja spowodowała, że był werdykt taki, a nie inny. Należy z tego wyciągnąć wnioski, no i dalej pracować nad sobą. A czy rewanż w tym momencie jest jakimś priorytetem? Dla mnie myślę, że nie. Ponieważ też zamykając się na takiej opcji rewanżu natychmiastowego, wydaje mi się, i to też może przytoczę trochę słowa mojego trenera, zamyka taki rozwój, bo nie skupiasz się wtedy na tym, żeby się rozwijać dalej i szukać nowych wyzwań, tylko masz naprzeciwko siebie rywala, którego znasz, wiesz, jak sobie z nim poradzić i nie szukasz czegoś nowego. I też nie jestem takim zwolennikiem natychmiastowych rewanży, przynajmniej w sportach walk, chyba że pisze się za tym jakaś dłuższa historia. No my mieliśmy ze sobą po prostu jedną walkę i myślę, że każdy musi pójść też swoją drogą. Jeżeli trafi się tak w życiu, że nasze drogi ponownie się skrzyżują, że obaj, przypuśćmy, wygramy po kilka pojedynków i wtedy napisze się właśnie taka fajna historia, że jeden wygrywa cały czas, drugi wygrywa po drodze swoje pojedynki, czego oczywiście też Kacprowi życzę. No i te drogi się nam skrzyżują, że fajnie by było zrobić rewanż wtedy i ten rewanż miałby taką właśnie swoją historię, że już kiedyś taki pojedynek się odbył, to wtedy jak najbardziej będzie to miało sens. Myślę, że takie natychmiastowe rewanże to nie jest coś... Szczególnie fajnego i na pewno nie sprawia to, że się rozwijamy dalej. Dobrze, a powiedz, w jakim przydziale wagowym walczysz? No ja walczę w kategorii do 61 kg. To jest limit, który muszę wypełnić na dzień przed walką, bo wtedy jest ważenie. Jednak praca z dorosłymi, bardziej świadomymi ludźmi, czy po prostu... Na przykład wiem, że często trenerzy personalni wykorzystują to, że mają sesję ze swoim podopiecznym po to, żeby samym, aha, dzisiaj zrobię brzuch, no to będę ze swoim podopiecznym robić brzuch. Czy to właśnie wynika z swojej pasji do sportu, że no wiadomo, to jest trochę inny poziom pracy z dziećmi i inny poziom pracy z dorosłym. Czy to właśnie obranie kierunku trenera personalnego wiązało się z tym, żebyś się mógł sam dalej jeszcze realizować i ćwiczyć właśnie każdego dnia praktycznie? Z pewnością miało to jakiś wpływ, aczkolwiek ja na treningach personalnych zajmuję się tylko podopiecznym. Zazwyczaj nie ćwiczę z podopiecznymi ze względu na specyfikę mojego sportu. Ja mam i tak dwie jednostki treningowe w ciągu dnia zazwyczaj, więc jeszcze ćwiczenie z podopiecznymi w ciągu dnia myślę, że byłoby zbyt obciążające fizycznie mój organizm. Czasami gdzieś tam, powiedzmy, bardziej w ramach takiego dopingu dla podopiecznej czy tam podopiecznego, który z czymś sobie nie radzi, wtedy możemy wzajemnie poćwiczyć. To tak buduje taką, powiedzmy, delikatną rywalizację, że ktoś ćwiczy ze mną, widzi, że ja robię dalej, to tak. Też robi, prawda? Mhm. To tylko w takiej formie, ale na pewno nie łączę swoich treningów z treningami osób podopiecznych, ponieważ te osoby przychodząc do mnie, chcę im poświęcić jak największy, zaangażować się i poświęcić ten czas tylko dla nich, a nie realizować w tym czasie też swój trening, prawda? Praca w szkole, no nigdy nie podjąłem, po prostu może dlatego, że zająłem się tym, czym się zająłem, będąc na praktykach w szkole, może liznąłem troszeczkę tylko tego, ale wydaje mi się, że też jest to fajny sposób na realizowanie się gdzieś tam i bycie cały czas przy tym sporcie, kształtowanie młodych osób właśnie w kierunku sportu, żeby były tym zainteresowane, żeby nie tylko były jakieś tam głupoty w głowie, tylko ten sport też miał udział w ich życiu, ale jednak podjąłem się czegoś, co robiłem od lat, ponieważ zanim poszedłem na studia, zanim byłem, robiłem kursy, szkolenia w kierunku trenera personalnego, to wiele lat i tak spędziłem na
na siłowni, na rozwijaniu się, na łapaniu takiej wiedzy i często też tą wiedzę przekazywałem znajomym, którzy chcieli ze mną poćwiczyć, a nie mieli gdzieś tam o tym większego pojęcia. I po prostu zawsze mi się to podobało, taka forma pracy z ludźmi. Ale tak patrząc, to ci masz taką zdrową sylwetkę, bo tak jak powiedziesz, jeśli chodziłeś na siłownię, to mi się od razu skojarzyło, taki typowy trójkąt, że właśnie masa. Jednak no można chyba być właśnie w zdrowym ciele zdrowy duch, że wszystko jednak ma jakiś złoty środek i ty chyba go znalazłeś. Przynajmniej dla siebie. Pamiętajmy, że siłownia, no kolokwialnie zawsze nam się kojarzy w pierwszej kolejności z przysłowiowym pakerem, prawda? Ale siłownia to jest miejsce dla wszystkich. Dla sportowców, którzy trenują różne dyscypliny, każdy z nich ma zazwyczaj w większości sportów potrzebuje przygotowania motorycznego i też musi spędzać czas na siłowni, niekoniecznie właśnie pakując, tak jak to powiedziałaś, prawda? Tylko gdzieś tam robi swój specjalistyczny trening. Są osoby, które ćwiczą dla samego siebie, osoby, które rozwijają właśnie gdzieś tam muskulaturę, osoby, które przychodzą po prostu podjąć jakąkolwiek aktywność. Siłownia nie jest tylko, może tak się kojarzy cały czas, ale nie jest tylko miejscem dla osób, które chcą budować mięśnie, prawda? Tam można robić pełnoprzekrojowe treningi, nie zawsze nawet siłowe, często są to różne inne formy treningów. Są teraz zorganizowane zajęcia też na większość siłowni posiada jakieś większe sale, na których są różne zajęcia, nawet taneczne. Więc samo miejsce, siłownia jest po prostu miejscem, które udostępnia możliwość treningową dla każdego. Sam miałem też podopieczne panie, które były często po 50 albo nawet i 60 roku życia, które przychodziły na siłownię i świetnie się tam czuły, więc powoli się też takie przekonanie zmienia, że ta siłownia nie jest tylko dla przysłowiowych pakerów i młodych, tylko dla każdego, kto chce ćwiczyć. Kiedyś też pamiętam taką zabawną sytuację, jak może nie zaczynałem pracy, ale już jakiś czas pracowałem i troszeczkę reklamowałem się w social mediach i wiadomo, że tam najłatwiej kogoś skrytykować. Bo jesteśmy anonimowi, znaczy ludzie czują się anonimowi. Ludzie czują prawda? Się anonimowi, my nie do końca jesteśmy, prawda? Trzeba sobie umieć z tym jakoś poradzić. Miałem taką sytuację, że no nie jestem właśnie takiej budowy, powiedzmy, kulturysty, tylko ważę tam około 60-70 kg i jakiś internauta napisał, że co to za trener, który sam nie jest umięśniony, a ma kogoś innego trenować. To wszystko chodzi o wiedzę, a nie o to, kto ile ma mięśni. No, podziwiam motywację. Nie wiem, czy to po prostu, czy to jest jakaś szczególna motywacja. To jest po prostu chyba część życia. Jeżeli ktoś jest osobą aktywną i potrzebuje tego na co dzień, to zawsze będzie sobie szukał jakiejś furtki. No, najlepszym przykładem są chyba właśnie w tym roku osoby morsujące, prawda? Morsowanie stało się naszym sportem narodowym, można tak to powiedzieć. A z czego to wynika? Zamknięte wszystkie formy rekreacji, siłownie, jakieś inne miejsca, typu nawet kręgielnie, miejsce, boiska, baseny, wszystko jest pozamykane. No i ludzie szukają alternatywy do tego, żeby gdzieś tą energię spożytkować. Jedynym dostępnym miejscem chyba teraz są zbiorniki wodne, a że jest zima, to fajnie jest pomorsować. Morsowałeś? Szukają czegoś takiego. Morsowałem, przyznam się szczerze, że w tym roku ani razu. Ale ogólnie morsujesz, ale tak? Ogólnie próbowałem tego, ale jestem jednak bardziej ciepłolubną osobą. Robię to tylko wtedy, kiedy potrzebuje mój organizm, gdy jest przeciążony w formie takiej krioterapii, ale nie jestem zwolennikiem zimna, więc nie. To nie sport akurat, który jest dla twoje tak, serce, tak? Dokładnie. Bardziej ciepłolubny. Tak, ja jestem bardziej ciepłolubny, zdecydowanie. Ze sportów zimowych jedyne, co bardzo lubię, to jazdę na desce. Nie mam na to zbyt dużo czasu i możliwości, ale jak tylko gdzieś przytrafi się możliwość, to zawsze bardzo chętnie pojeżdżę na desce. Coś w twojej głowie, albo na przykład, żeby połączyć z akcją charytatywną?
w najbliższym czasie o niczym takim nie myślałem, bo jednak skupiam się troszeczkę na tej rywalizacji sportowej. Też mamy określony wiek, w którym można sobie rywalizować sportowo i on niestety się z roku na rok kurczy, a aktywność sportowa pozostanie raczej ze mną na całe życie, więc wtedy będę mógł realizować sobie inne zadania, które już stwierdzę, że walk mi wystarczy, to wtedy pewnie będę próbował innych rzeczy. A jeżeli chodzi o na przykład, no bo wiadomo, że każdy planuje pewnie rodzinę. Czy uważasz, że również dzieci będziesz chciał w tym kierunku również pokazać, że po prostu fajną perspektywą na życie i sposobem na życie jest sport? Czy właśnie niech, jeżeli nie będzie tego czuło, nic na siłę, ponieważ bardzo dużo często rodzice, którzy mają niespełnione jakieś swoje aspiracje życiowe, że jednak, a skoro mi się nie udało, no to ty też, ty akurat pójdziesz i po prostu będziesz szedł tą moją wyznaczoną drogą. Wiadomo, że to inaczej się mówi, a z czasem, z biegiem czasów inaczej można też robić. Myślę, że na pewno będę chciał zaszczepić gdzieś tam aktywność sportową w dzieciach, ale na pewno nie będę ich kierunkował pod coś, że muszą to robić. Nie wiem, że ja wywodzę się ze sportów walk, to ty też musisz trenować, nie wiem, karate, boks, MMA czy cokolwiek innego. Tutaj myślę, że nie wolno gdzieś tam naciskać i dziecko może się okazać dobre w zupełnie czym innym niż to, co my byśmy narzucali. Tak jak wspomniałaś, raczej niespełnione ambicje rodziców często kierują na siłę. Ci rodzice tak podświadomie może nawet na siłę kierują swoje dzieci. Wiedzą, co jest lepiej, prawda? Tak, i z góry mówią, co jest lepiej, a gdzieś tam nie zawsze musi tak być. Myślę, że każdy, nabierając swój bagaż doświadczeń, może sobie sam stwierdzić, co jest dla niego lepsze. Może, nie wiem, może będę miał dziecko, które będzie chciało śpiewać, albo pisać książkę, albo będzie chciało być dentystą i nie wolno mu tego zabranić. Po prostu. A jeżeli na przykład będziesz miał syna i syn również będzie chciał taki rodzaj sportu uprawiać jak ty, będziesz go chciał raczej odwieść od tego, czy no? Myślę, że nie będę odwodził od niczego, aczkolwiek nie zastanawiałem się aż tak nad tym. Myślę, że na pewno to też dla rodzica jest taką czymś fajnym, satysfakcją jakoś, jeżeli jego dziecko idzie w tym samym kierunku. Ciężko mi się w sumie wypowiadać, no nie mam dzieci, ale gdzieś tam zawsze się to widzi, że rodzice są zawsze zadowoleni, jak dziecko zajmuje się tym samym albo czymś podobnym. No ale mówię, gdzieś tam pełen taki wybór, no to zawsze się zostawi dzieciom, ale oczywiście w ramach jakiegoś rozsądku, prawda? No powiem ci, że ja na przykład nie wiem, czy chciałabym, żeby moje dziecko walczyło, bo chyba bałabym się jednak o tą drugą stronę jak medalu, mama. Prawda? Tą drugą stronę medalu, że no jednak kontuzje. Nie odniosłeś nigdy jakiejś głębszej, poważniejszej właśnie kontuzji, która wykluczyła cię na jakiś czas? No, takiej poważniejszej kontuzji nie odniosłem, ponieważ staram się dbać na co dzień o swoje zdrowie. Właśnie to, o czym wspomniałem wcześniej. Latami, organizm jest przyzwyczajony latami, ma coś wypracowane. Nie jest tak, że wstaję z kanapy dzisiaj i mówię, za 3 miesiące zawalczę i przygotowuję się na 100%. Duża też zasługa w tym jest trenerów, którzy ciebie prowadzą. Tak jak ja trafiłem na dobrych trenerów, którzy mnie dobrze kierunkowali i oni też wytłumaczyli, że czasami lepiej jest odpuścić, odpocząć, niż dać się ponieść swoim ambicjom, które powodują, że często możemy właśnie zepsuć sobie zdrowie na treningu, na jakimś tam sparingu, czy na jakichś tam mniejszych zawodach. Mnie trener zawsze tutaj z Białej pochodzący, Łukasz Grachowski, zawsze tłumaczył to, że takie ambicje należy sobie gdzieś tam schować w kieszeń na treningu i no nie wiem, ktoś ci wyciąga jakąś dźwignię, poddaje cię, to i może to być dużo słabsza osoba od ciebie na co dzień, to nie ma co za wszelką cenę udowadniać, że ci tej dźwigni nie wyciągnie, bo kości też mają swoją wytrzymałość, tylko czasami warto odklepać, a wszystko zostawiać na walkę i tam już poświęcać się na 100%.